Ola i Mario i jedziemy na taką krótką pseudoszkolną wycieczkę do Wrocławia, jedziemy do teatru i postanowiłyśmy nagrać nam taką krótką relację. Będzie ze mną Ola, będzie ze mną Maria i jeszcze wiele innych osób, niektóre już znacie, ale już bardzo dobrze znacie i mam nadzieję, że wam się spodoba i się widzimy już we Wrocławiu. I gdzie już jesteśmy? We Wrocławiu! I gdzie jest reszta grupy? Nie wiem! Ale idziemy specjalnie, żeby nagrywać same i zawsze się z nimi spotykamy w Starbucksie i ludzie się na nas nie patrzą. Ciekawe czemu? Ale nie wiem dlaczego. To widzimy się w Starbucksie zaraz. Pa, pa! Tam będzie kiedyś mieszkał Shakespeare, w tej kamienicy. Znaczy nie będę tam mieszkać tak na co dzień, to będzie taka kamienica, wiecie, na specjalną okazję, nie? Nie, rezydencja, jak już zdobędziesz Oscara. Tak, widzicie, Ola we mnie wierzy. Ja Ola, Ola jest kochana! Jak ci smakuje, Ola? Bardzo dobra, przepyszna. Ja co mamy? Karmelo, nie, co? Czekoladę karmelem. Bo wyjazd do Wrocławia bez Starbucksa to nie jest wyjazd do Wrocławia, prawda? Mm-mm. Ale ogólnie tak kminimy, że tam ta budowla, to jest ratusz? Jest bardzo ładny. W ogóle Wrocław jest bardzo ładny. Jeżeli nie byliście, to polecamy serdecznie. Wielkie brawa dla pani, która się zapytała, czy moje imię się pisze przez K, czy przez X. Oczywiście, że się pisze przez X, nie Ola? Moje imię się pisze przez X, nie? Tak. Co mam przez X? Jak pisze gdzieś tu mamy albo do kogoś, że Roxy, to pisze przez... Przyjaźń poszła. Takie typowe. No proszę mi pokazać to zdjęcie tutaj. To jest ładne. Nie widzę. No nawet wyglądam... śmiesznie. Śmiesznie. Śmiesznie, ale ja bym mogła tu mieszkać. Jak mnie wyjdzie z Łodzią, ani z Hiszpanią, to będę mieszkać. Ani z Katowicami, ja to... Ja zamieszkam z tobą. We Jak Wrocławiu. Mi nie wyjdzie z Dortmundem. Co będziemy studiować? Filologię angielską. Tu? No co ty chcesz tu studiować? Nie wiem, PR chociażby, jak nie wiem, czy to jest w ogóle PR. Nie wiem, czy to jest PR. Public Relations. To jest to... No. I tak w ogóle, proszę państwa, będziemy robić akcję Free Hacks. Darmowe przytulanie, jeżeli nie widzieliście pierwszej części w Poznaniu, to wam dam linka tam na dole. Ola mnie nie rozumie, ale Ola mnie ogląda i wychodzi właśnie do mnie. A zaraz wam przedstawię postać Oli, bo jeszcze Oli nie znacie. Vlogujesz? Tak. Cześć! A tak w ogóle to jest Ola i muszę wam powiedzieć, że raz wyszłam do szkoły i Ola do mnie podbiegła i mnie przytuliła. Zapytałam się, za co powiedziała, że za filmik świat, więc... Więc mam fanu! Idziemy? Właśnie do Oli, która właśnie stoi z tą karteczką Free Hacks, podbiegła grupa Hiszpanów i z nimi gadałam chwilę po hiszpańsku i myślałam, że się poryczę, ale się nie poryczałam. Gdzieś jak oni ładnie mówili, to było takie up. Specjalnie dla nas zrobili koncert Bednarka. Bawcie, a nie na telefonie. No pokażemy, co ty tu robisz. No co ty tu no robisz? No Instagram, uzależnienie. We're just having fun. We're here with our... These are my classmates. Your legs
ci powiedziałam. To się nazywa vlog dziewczęta. No bo ona ucieknie. Jak się literuje? Vlog. Przepraszam bardzo, bo ja tutaj nie widzę, gdzie... Ej, to się kameruje? Proszę pana, jak pan to zostawi? Ja tu kameruję. Takie małki. Ja tu nagrywuję. Ola. Co? Przyjeźdź materiał. Ola przyje materiał. Cześć, Maria. Cześć. Nie przyje materiał, Ola. Bardzo dobre jedzenie, jak na McDonald's. Ja jak mam McDonald's. Super, super. Super. Jezus, kojadłaś. Kochani, ile to cieba? Wiecie, że Bednarek gra? No ja mówiłam, że to był koncert specjalnie dla nas. A jakby kogoś to interesowało? Jakby kogoś to interesowało, to Oshita mają w promocji w Żabce. Gdyby ktoś nie wiedział, to Unia w niedzielę wygrała. I Oshita w promocji mają w Żabce. Grzech Zbierek i Pawlow. Pudi, 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 pudi. A wiecie, że pudi to jest coś do jedzenia? Powiedz, koty! 7 puszy, 3 choczków. Kto dostanie na łeb ja? My. Kto dostanie Oscara? Ty. And the Oscar goes to... Roxanne! Ola, w skali od 1 do 10, jak oceniasz dzisiejszy wyjazd? 11. Mocne 2 na 10. Moc, ale mocne. Nie no, fajnie było. Takie, że prawie 3. Ja daję ci na 10 za Hiszpanów. Daję ci na 10 za przepyszną czekoladę karmelową w Starbucksie. Hipster. I za nasze super tańce. Dzięki, kocham was. Asia ma parcie na szkło, hehe. Ale Asia mnie ogląda, więc może, hehe. Co, dla ciebie masz koszulki też? Nie. To czemu koszulki? Czy Marta w ogóle wie, że ja nagrywam filmiki? Marta wie. Ja wiem, ale Marta musi uważać na wizerunek. Ja nie muszę uważać na wizerunek, bo i tak mam już zajebisty. Rybono? Robert Lewandowski gra w Bayernie Monachium. A właśnie, bo wy nie wiecie, słuchajcie, Ola jest wielką fanką Borussii Dortmund. Nie, bo jeszcze nie wiedzą. Ja kocham kobiecą piłkę nożną, jakby kogoś to interesowało. A ja mam dłuższe ramię niż powinno. Szykujcie się na profesjonalną recenzję po teatrze. Najgorsi krytycy Ola, tak. Roxana i Maria. I Ola. Ola biedna zmęczona, się zmęczyła, bo się tak miła dla ludzi, że... No, ale fajnie było, Ola, co Ola bardzo, był dzisiaj popyt na haksy? Ola, za to było? Był popyt na haksy, najbardziej będę wspominać. Kogo? Roxana? No powiedz mi kogo. No ja nie wiem, może ty z Niemcy. Pewnie Niemcy, to takie ładnie zadowolenie. Na klar! Jesteśmy po spektaklu i teraz krótkie recenzje. Niech zacznie Ola, Olek, ci się podobało. Myślę, że spektakl naprawdę warty zobaczenia. Fajny, poruszający, wzruszający i taki trochę dający do myślenia. Maria? Ja może powiem tak, jak ktoś będzie we Wrocławiu, to obowiązkowym miejscem do zaliczenia jest Wrocławski Teatr Współczesny. Chociaż może ta sztuka nie pobiła mojego kochanego Gałgana, ale po prostu prawie dostałam zawał, także polecam naprawdę. Angelika? Świetny. Bardzo super było i było strasznie trochę jak zgasło światło. A ja to może powiem, mi się bardzo podobało. Gałgana to nie pobiło, Maria ma rację, ale ten teatr to... Mistrzostwo świata. Tak, kończę już ten filmik, mam nadzieję, że wam się podobało. I taką myśl na koniec zostawię, że jeżeli ich odjedzie ten... To się nazywa tramwaj. Tak. Ale się nie jeżdżą, także nie wiadomo. Bo ja nawet też nie. I kończę ten vlog myślą, że jeżeli ja nie będę pracować ani w filmie, ani w teatrze, to będzie bardzo złe życie. Trzymajcie się, nie? Puszcz. Pa!